Witam wszystkich, jak się okazuje, w ten deszczowy dzień, w drugim odcinku audycji muzycznych Fascynacji Romana. Dzisiaj mamy szczególny dzień, ponieważ są to urodziny Szklanej Pułapki, w której się znajdujemy. Dzisiaj po raz pierwszy w tej audycji mam gości. Pana dyrektora Andrzeja Buka oraz pana Wojciecha Brodzińskiego. Tak troszeczkę nieformalnie, ale będę im mówił po prostu po imieniu, żeby było szybciej i łatwiej. Całą audycję promowały nagrania breakoutów. I tak po rozmowach z wami, z mojego własnego rozeznania, zakwalifikowałem was do poszczególnych płyt breakoutów. Czyli Andrzej, ponieważ często opowiadał o albumie 70A breakoutów. Wojtek, ponieważ śpiewał modlitwę, słyszałem, więc automatycznie kamienie, to mnie została płyta Karate. Czy trafnie was oceniłem? Jeżeli chodzi o mnie, to nie. Już nie lubisz. To nie, dlatego że jednak fascynacja tą grupą breakout u mnie to jest przede wszystkim na drugim brzegu tęczy, czyli pierwsza płyta długogrająca, tak zwany long play. A z tych płyt, które jest, oni chyba z 10 długogrających, jak to kiedyś się określało, później tak zwane long playe, to najbardziej, ja nawet nie wiem, czy ta płyta miała tytuł. Drugi long play, taką okładką puszka, taka, która konserwa. To jest właśnie 70A. A jednak. Patrz, ja, to jest niesamowite, że ja to jest moja najbardziej przeze mnie rozpoznawalna i lubiana płyta. Do tego jeszcze tam jest taki utwór pod tytułem Piękno. I to jest z kolei tytuł, który poza oczywiście z tymi utworami, które na pierwszej i które są jakby kultowe, taką identyfikacją zresztą grupy breakout, to ja najbardziej z tych wszystkich płyt lubię, do tej pory słucham z przyjemnością. Bardzo prosty, bo to jest zaledwie kilka akordów. Zresztą miałem przyjemność kiedyś, bardzo dawno temu, uczestniczyć w takich fascynacjach czasów mojego czasu nastoletniego, kiedy grałem w takiej grupie big beatowej, jak to się wówczas nazywało, w składzie bardzo takim tradycyjnym, czyli fortepian, organy, bas, perkusja i gitara, tak zwana prowadząca, na której usiłowałem grać, bo myślę, że to tak trzeba z dzisiejszego punktu widzenia określić. I właśnie wtedy w naszym repertuarze, naszego zespołu, który nazywał się tak zabawnie Cisza i Krzyk, nie wiem, już dzisiaj nie wiem dlaczego nawet, ale grałem tam z osobą, którą dzisiaj, jeżeli będzie takie pytanie, żebym polecił swojego ulubionego pieśniarza piosenki autorskiej czy poetyckiej, to na pewno to nazwisko wymienię. On wtedy grał na basie. Ja próbowałem grać na gitarze prowadzącej i nawet, co też budziło mój uśmiech, śpiewać, a nawet pisaliśmy teksty i muzykę. Także, że tutaj najbardziej to rzeczywiście ten tytuł, ten long play drugi. Ja natomiast jeszcze muszę powiedzieć, jeżeli już jesteśmy wokół breakoutów, rozmawiamy, to tak naprawdę ja jeszcze fascynowałem się tymi osobami, muzykami, którzy tworzyli potem różne etapy grupy breakout. No to moja pierwsza fascynacja to taką forpocztą grupy breakout, była grupa Blackout, jest taką czwórkę tak zwaną, czyli taką płytę tego formatu. To nie jest ta czwórka, bo dziś ona mi się zawieruszyła, ale na pewno ją mam. I oni wydali taką czwórkę Blackouci z moim wówczas też
takim często odsłuchiwanym utworem, czyli Anna, nie mów nic tam proszę cię i tak dalej. I też utwór, który miałem przyjemność wielokrotnie wykonywać, nawet w jakimś takim zespole szkolnym, który też licealnym, którym też uczestniczyłem, czyli taki protest song, bo generalnie moje pokolenie wtedy fascynowało się tym, co nazywano, klasyfikowano gatunkowo protest songi, czyli te bomby lecą na nasz dom. To był taki kontekst wojny wietnamskiej. Wtedy propaganda czy definiowała ten taki pozytywny zainteresowanie właśnie wszystkim, co budziło sprzeciw. Taki, ale oczywiście w określonych kierunkach, nie we wszystkich. Także że to był taki początek blackoutu i tu jeszcze, żeby zakończyć, bo ta historia kiedyś też mi bardzo fascynowała, to oczywiście fakt, że w grupie w tym blackoutach, jak wiemy, wokalistą był mój ulubiony późniejszy pieśniarz, na którego nawet wizualnie się stylizowałem, czyli długie włosy na Chrystusa, prawda? Czyli wykonawca takich pieśni jak To Ziemia, jako pierwszy chyba taki tak zwany przebój tego wokalisty i później inne kolejne, na przykład Jaskółka uwięziona. Czyli to był tak zwany Stanisław Guzek, który okazał się Stanem Borysem. I właściwie w pierwsze te wszystkie utwory blackoutów z tego segmentu i na płytach większej, na płycie i mniejszej, to właśnie robił, że tak powiem, Stan Borys, czyli Stanisław Guzek. A potem właśnie to wszystko, co wiąże się z blackoutami, pierwsza płyta i fascynacja przez to na Hornym, bo jakby byłem z tego pokolenia, co ja mieszkałem w takim mieście średniej wielkości, więc tam zainteresowanie jazzem to też przyszło trochę później, a właśnie dzięki temu, że nagle na tej płycie czerwonej, właśnie z okładką czerwoną na drugim brzegu tęczy pojawił się na Horny. I tacy muzycy jak choć Michał Muzolf, taki był fenomenalny na przykład basista. Zresztą to wszystko była taka fascynacja nie tylko tą muzyką, która była taka wtedy niezbyt przychylnie przyjmowana przez władzę, dlatego że to był zgniły Zachód. To były te wzorce. Brykałci pojechali tam gdzieś do Holandii czy gdzieś, do Holandii. Żeby pograć i kupić sobie marszale, czyli takie to była też fascynacja, że takie nagle grali, oni grali pierwsze koncerty gdzieś tam w Kołobrzegu, nie pamiętam już tytułu, ale pamiętam ten koncert w transmisji telewizyjnej. I mieli, tak jak nikt wówczas z naszych grup muzycznych, mieli takie wielkie kolumny i tak dalej, więc to wszystko składa. No i potem, bo to była jedna rzecz, fascynacja muzyką, ale z drugiej strony u mnie to było jeszcze właśnie te sprawy ważne, poruszane, ten kontekst tego protest songu, który był wówczas modny w kontekście jakby takiej, że ta bo to była taka niszowa przestrzeń wtedy kultury. No i na przykład, kiedy występowali pierwszy raz w Opolu, to taka od razu legenda poszła, czy prawda, ale w formie takiej mitycznego, pozytywnego zachowania, nie, i też kłopotów tego zespołu, że żeby wystąpić, to Nalepa musiał sobie wsówkami zabezpieczyć włosy, bo miał, jak już wspominałem wcześniej, podobnie jak Stan Borys, to jednak i Nalepa też był dla mnie takim, stał się takim wzorcem, idolem, między innymi poprzez te włosy. No, także tam Józef Hajdasz, potem perkusja, to zresztą jest cała wina późniejszych płytek, tam było Józef Skrzek, Winicjusz Chrust i to wszystko byli
było z jednej strony pewne ta legenda, ten kontekst tej grupy, która jest tak posponowana i no i oczywiście muzyka, która po prostu była muzyką inną niż do tej pory. Ja tu kończąc już tą przydługą odpowiedź, to muszę powiedzieć, że jak zacząłem dojrzewać, to myśmy chyba jako moi rodzice mieli wówczas jako jedni z pierwszych takie radio z takim oczkiem Tatra, czy Tatry to się nazywało. I mieliśmy taki, jak na wczesne czasy, taki adapter, ale to było taki wtopiony w taką półkę z lampą. I pierwsze płyty, które były u mnie, tam gdzieś zauważyłem, to właśnie tutaj mam Hanna Rek, Złoty Pierścionek, na przykład bardzo popularny wtedy utwór, czy tutaj mam drugą taką, mam te płyty do tej pory, przechowuję, zespół taneczny Jerzego Normana i Janusz Gniatkowski, to starsze pokolenie, czy tu późniejsza jest płyta długokrająca, czyli płyta Jurka Połęckiego, którego potem miałem nawet okazję bliżej poznać, to bardzo sympatyczny facet, więc to jest cała taka historia z tymi breakoutami, ale rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, że ta płyta gdzieś tam w tej konserwie ma 70A. No co to jednak znaczy przestrzeń czasowa? Jak się Państwo uważnie przyjrzycie, to w naszej prezentacji w tle znajdziecie Państwo i okładkę płyty Blackoutów, jak i tą 70A. A co Wojtek powie na temat tych fascynacji od Blackoutów? Ja z Blackoutami spotkałem się oczywiście w latach młodzieńczych, w zeszłym wieku. Pamiętam to jak dzisiaj. Odwiedziłem swojego kolegę, który akurat nabył płytę i mówi, chodź, posłuchaj sekcji rytmicznej, jak bardzo szczególnie chodzi w utworze Kamienie bas. I tam rzeczywiście ten bas jest bardzo widoczny, on wypełnia cały ten utwór. I tu rzeczywiście poszło to zafascynowanie. Próbowaliśmy później grać to na gitarach, jak to młodzi ludzie. Natomiast z czasem, z wiekiem zacząłem wracać do tego utworu, Kamienie, albowiem na początku fascynowaliśmy się tylko muzyką, natomiast nie zwracaliśmy zbyt dużo słów do tekstu. Jednak tekst przy Kamieniach jest bardzo głęboki, jest bardzo duchowy, szukający i tu naprawdę ludzie słuchając, szczególnie Kamieni, mogą próbować odnaleźć jakąś swoją drogę, odnaleźć ścieżkę powrotu w tamto czy inne miejsce. Oczywiście później utwory typu Kiedy byłem małym chłopcem. Właśnie dzisiaj opowiadałem Romanowi, że żona mi wczoraj przypomniała, że za każdym razem jak brałem gitarę i szedłem sobie grać, to pierwszy utwór, który grałem, to było Kiedy byłem małym chłopcem. Nie zwracałem na to uwagi, no ale tak było. I to były te początki. Niejako wylądowaliśmy w latach 60., w których nie tylko rządzili i Blackouci, Beatlesi, Rolling Stonesi, również po naszej stronie już pociągnę ten temat, bo i Niemen między nami wracał, czy nie wiem, uznajecie go za klasyka polskiej muzyki rockowej, czy raczej eksperymentatora i czy w jakiś sposób muzyka Niemena do was dotarła, dotknęła, coś zostawiła, czy raczej nie? No, Niemen, no oczywiście, no, oczywiście to jest guru muzyki polskiej, w pewnym okresie czasu całkowicie niedoceniana jego muzyka, niedoceniane jego aranżacje,
jak i muzyczne, taki też odzwierciedlenia, niektóre tekstowe. Zachowania na scenie też nie szły z duchem czasu, dlatego był tak trochę dołowany pod tym względem. Na pewno jest to ikona polskiej muzyki, która właściwie ma wpływ na każdego, bo każdy otarł się z jakimkolwiek utworem Niemena i ten utwór, ten przekaz muzyczny zostawił w nim jakiś ślad. To bez dwóch zdań. Andrzej? No, Niemen to jest też jakiś tam kawałek mojej biografii. Zresztą do tej pory właściwie u siebie na półce mam wszystkie płyty Czesława Niemena. Znowu, oczywiście ten mój okres takiej fascynacji to są wszystkie te pierwsze płyty, które... No, Niemen to jest osobowość, to jest ikona, ale też i w warstwie muzycznej, ale znowu też estetycznej, prawda? Bo ja do dzisiaj pamiętam, jak z bratem udało nam się zbierać 80 zł, bo to tyle kosztowało wtedy płyta tak zwany long play, i do miejscowego Empiku udaliśmy się, celebrując ten spacer, i nabyliśmy właśnie Dziwny jest ten świat. I tak dzierżyliśmy na przemian, idąc, wracając do domu, tą płytę. No i oczywiście każdy z tych utworów, i to są dziesiątki odtworzeń, prawda? No i tu oczywiście każdy z nas w jakiś sposób na etapie swojego życia przeżywał coś, co ten istotny, tytułowy utwór Dziwny jest ten świat, prawda? To jest utwór do tej pory aktualny, to raz bardzo, i to było znowu inność, prawda, muzyczna. To znowu był taki niepokój o rzeczywistość, bo jeżeli spojrzymy w tekst tego utworu, no i genialność wokalu, no praktycznie do dzisiaj. Tak jak często mamy nowe interpretacje utworów muzycznych, tych nawet, które stały się takimi tak zwanymi przebojami, czy zapadły w naszą pamięć muzyczną, to tutaj na ogół, no, bardzo po pierwsze rzadko ktokolwiek sięga do tego utworu, żeby go ponownie wykonać, ale z drugiej strony właściwie było zawsze takie często dyskusje, czy da się, czy ktoś może jeszcze inny oprócz Niemena ten utwór tak zaśpiewać, jak on zaśpiewał. I to jest, ale z drugiej strony, no znowu sięgając do mojej biografii muzycznej, oczywiście przez cały czas z takim przymrużeniem oka, to rzeczywiście w naszym repertuarze z kolei był utwór, który dało się wykonać, czyli Wspomnienie. Da? Czyli Wspomnienie, czyli zupełne... Zupełnie inna, może nie tak bardzo charakterystyczna już estetyka dla Niemena. Potem no, ja jestem w stanie wymienić nawet wszystkie utwory z tych kolejnych long play, bo potem był Sukces. To był też inny sposób noszenia się Czesława. Lekko przyciął włosy, tak stylizował i ta kurteczka taka góralska, tak. Zresztą on z tą postacią jest na kładce. Potem było to ponowne, czy mnie jeszcze pamiętasz, i ponowne nagranie tych utworów, które były przed Dziwnym światem, i to jak to, co było przed tą pierwszą jego istotną płytą, to nie akceptowałem tego w ogóle. To potem no, w wykonaniu już tym, takie reinterpretacje, które były na czym jeszcze pamiętasz, to już było coś istotnego. Potem już były cały czas kolejne zaskoczenia. Ja może o dwóch jeszcze płytach powiem, bo można by oczywiście ten wątek ciągnąć. Mianowicie potem był Niemen Enigmatic. To jest płyta, którą
też niezliczoną ilość razy słuchaliśmy. To było zaskoczenie, no szczególnie tu to, co stało się też coraz bardziej, stało mi się bliskie, czyli to już nie były teksty Niemena, tylko teksty, czy też innych, tam Gaszyński, czy inny, tylko to była poezja. Otóż, no wiadomo, Norwid, nasz współczesny, Bema Pamięci, Rapsod, ale też pozostały tam trzy teksty Jasnych i tak dalej, więc to było ważne, to było inne też muzycznie, bo Niemen miał to do siebie, że co chwilę z innymi muzykami pracował i to od razu dawało ten... No poza tym to cały czas pojawiał się w tych aranżacjach jazz, prawda? Pojawił się saksofon i tak dalej. Potem kolejna płyta, już nie pamiętam tytułu, ta czerwona. Różnie jest nazywana. Niektórzy nazywają ją Enigmatic, a niektórzy Człowiekiem Niewdzięcznym. Wcześniej. O, tak. Naturalnie, że Człowiekiem Niewdzięcznym i ten utwór. Przy czym tutaj też były już nowe aranżacje, zupełnie inne, organy przede wszystkim tam, Jacek Mikoła tam, tak. to wszystko zaczęło się zmieniać. I tu miałem tylko pretensje o teksty, które dostarczył, że tak powiem, czy wziął na warsztat Czesław Niemen i on, ja jego jako może autora tekstów, to tak mniej. To właśnie Człowiek ja mnie wdzięczy. Tak, ale to z punktu widzenia literackiego to momenty tam warto by skonsultować literacko i to takie... Nie do końca, natomiast muzycznie tak. To był, ale to znowu cały czas jesteśmy w kontekście tego protest songu, tego zaczepiania świata i właściwie cały czas definicji i niezgody i tak dalej. No i potem pomożesz mi w tych tytułach. Następne takie wydanie. Tak zwany Niemen Volume 1 i Niemen Volume 2. Z rewelacyjnym kontrabasistą Helmutem Nadolskim. No i właściwie też oprócz Niemena to marionetki, prawda, tu Norwid znowu wrócił. I Sariusz. No to cała, bo to on wtedy też wrócił do fascynacji Norwidem. Także na pewno to było istotne, zresztą ta identyfikacja była też w sferze... Tak jak i mówiłem to przy Nalepie, czy przy Stanie Borysie, czy Brykautach, była też w kontekście losów samego pieśniarza, który budził podobnie jak Nalepa kontrowersje. I ta sprawa radomska, prawda, który artykuł w gazecie chyba radomskiej, Niemen z taką tezą, Niemen zdjął spodnie i wypiął się na publiczność. To była taka. Myśmy to uważali jako fani, no prowokację, jaka taką rzecz niemożliwa, a ja wtedy uczęszczałem do liceum numer 2 w Gnieźnie i prowadziłem taką gazetkę, co tydzień jeszcze pamiętajmy, że nie było wtedy dostępnych komputerów, więc to wszystko, co się tam pojawiało, trzeba było pisać na maszynie albo ręcznie. I to była taka ścienna, duża gablota i tam właśnie co tydzień zmieniałem, opisywałem jako redaktor. I opisywałem, i pamiętam do dziś, jak napisałem taki artykuł właśnie no, w obronie Czesława, że to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno dla mnie, już nie mówię potem, teraz coraz częściej sięgam do tej późniejszej jego twórczości, która wtedy jakby nie byłem chyba dojrzały na tyle, żeby ją akceptować, natomiast teraz coraz bardziej to się dzieje, więc jakby ten Niemen wtedy tu już zaczął być rzeczywiście eksperymentalny. No ale to był ktoś. I dla nas, dla mojego pokolenia, zarówno w literaturze, jak i w teatrze, jak i właśnie w muzyce, to liczyły się osobowości. I to co do tego nie mam wątpliwości dzisiaj z perspektywy. No to jeszcze dodam takie dygresje, że przy Niemenie to właściwie wszystkie rzeczy były pierwsze, bo wspomniany album Niemen Enigmatic jest ewidentnie pierwszym
albumem w Polsce z tak zwanej muzyki rozroka progresywnego. W tamtym czasie po drugiej stronie żelaznej kurtyny to był King Crimson, początkujący Yes, Genesis z Peterem Gabrielem, więc ta płyta się idealnie w 70 roku wydana. Pierwsze koncerty, na których Niemen prezentował tenże utwór, czyli Bema pamięci Rapsod żałobny, to był 69 rok. Również warto powiedzieć, że ten eksperymentalny na przykład album, który tutaj Państwo widzicie, czyli Idee Fix, była to pierwsza potrójna płyta winylowa w Polsce. Właściwie były to dwa long playe i jeden singiel zawierający muzykę teatralną do przedstawień ilustrujących dzieła Mindowe Słowackiego. Tak. Więc... To może tu się... Proszę. Tylko powiedzieć, że miałem to, bo Mindowe w Gnieźnie, w Teatrze Fredry, reżyserował, ja byłem nastolatkiem wtedy, więc to wszystko było takie poznawanie, zadziwienie, ale właśnie Bernard Ford Hanoka, na co dzień chyba wówczas projektant mody, tak, taki dość jak na tamte czasy, no któregoś, no w ogóle to był zawód i działanie takie bardzo nietypowe, niszowe. I on też był reżyserem i on między innymi w Gnieźnie właśnie to Mindowe wyreżyserował i byśmy też właśnie zafascynowani tym, że Czesław Niemen napisał muzykę, zresztą potem muzykę teatralną pisał właśnie do, że napisał do Słowackiego, a to potem on, bardzo często mu się to zdarzało, zresztą nie tylko, bo mamy ilustracje też i filmowe, prawda, czy jego twórczość tą filmową, jeżeli chodzi o ilustrację filmu fabularnego, także na pewno. Mindowe. To na pewno. Ja ze swojej strony uwielbiam tą twórczość późniejszą, aż po Idee Fix, ale szczególną estymą darzę album w sumie muzyki elektronicznej, gdzie jest tylko jedna śpiewana piosenka, ale to jest album konkretu. Kompletnie elektroniczny, nazywa się Katarzys i bardzo go polecam. Ale skoro już jak gdybyśmy sfinalizowali lata 60., głównie mówiliśmy o Niemenie, wspomnieliśmy breakoutów, a co byście ze swojej strony z tychże lat 60. w postaci na przykład albumów, co byście polecili? Co uważacie, że broni się do dzisiaj? Niekoniecznie jako nasza fascynacja, ale takie albumy, które no, moglibyście powiedzieć dzisiaj, warto tego posłuchać, bo to jest dobre. Proszę, Bartek. No i co tu teraz powiedzieć? No, tych albumów jest na pewno dużo. No. Na pewno nie jeden. No. Na pewno. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że pewna te lata 60. mimo wszystko chciałbym wrócić, ale też i początek 70. to jednak był ten okres powstawania oczywiście tego buntu, przekładającego się na muzykę i na tekst, ale też czegoś takiego, co już zostało z nami na zawsze. Nie takiej muzyki, która została zapomniana, odeszła gdzieś tam sobie, choćby porównując z muzyką dnia dzisiejszego, to co jest tworzone czasami. Te rzeczy zostały i one zostaną na bardzo długo. Będziemy, jak nie my, to nasi poprzednicy będą na pewno wracać do tych albumów, do tych wykonawców, twórców muzyki czy też tekstów. Ja nie jestem w stanie wszystkich wymienić, a ani może jednego, żeby też jak w sensie kogoś tam, jak i siebie samego, nie urazić. Myślę, że każdy album w jakiś sposób dotyka człowieka zainteresowanego, szukającego czegoś nowego, podkładów tekstowych, muzycznych, coś, co zostaje w człowieku, w jego duszy. I on to szuka i niech szuka dalej, ale przede wszystkim niech cofa się do tego, co już zostało stworzone, bo to jest ten, w cudzysłowie, ta Biblia muzyki.
Jak mój kolega kiedyś powiedział, jest 8 nutek. Nie da się oszukać nutki. Jak ma być C, to ma być C, jak ma być B, to ma być B. I na tym podkładzie 8 nutek stworzono bazę muzyczną, która zawsze będzie z człowiekiem, która zawsze będzie dotykała jego jestestwa i popychała ku rzeczom dobrym lub czasami złym. I taka jest moja odpowiedź. Tak na okrągło, żeby nie wymienić, ale ja chyba rozumiem. Rozumiem. Mało konkretne. No to czekamy teraz na konkrety. Ale chciałem dodać od razu, że rzeczywiście to pytanie jest trudne, dlatego że to... po pierwsze album, prawda? W moim rozumieniu album to jest wydawnictwo dwupłytowe, czyli w moim takim, w takiej definicji utrwalonej, tylko te wydania muzyczne płyt, które miały po dwie płyty, to był wtedy album, tak, to był long play. Dobrze, to czekamy na te albumy. Także, że to, no, a właśnie, a ja chciałem uciec od... Tym bardziej, że no, nie ukrywam, że ja w tamtych, mówimy tu o latach, początku lat 70. oczywiście, no ale siłą rzeczy to jest niesamowite bogactwo wykonawców, twórców, którzy gdzieś w pamięci pozostali, niezależnie nawet od dzisiejszych i pozostali nie tylko w mojej pamięci, ale też... Dlatego, i to jest twórczość bardzo różnorodna, bo dla mnie na przykład z jednej strony, kiedy pojawił się taki, taka płyta, bo nie wiem nawet, czy to było dwupłytowe, Msza Bitowa Katarzyny Gertner. Jednopłytowa. Msza Bitowa, tak, i miałem nawet okazję, to z zespołem Czerwono-Czarni, Henryk Zomerski, tam całe tam na basie, taki był na przykład mój ulubiony basista. To było coś niesamowitego, bo to pierwsze było to zdziwienie, że wchodzimy w muzyce bitowej w sferę sakrum, prawda? A jakby to było pierwsze takie spotkanie właśnie z Gertner, tam Ryszard Poznakowski i cała ta ekipa, która wtedy tworzyła, i miałem nawet okazję w Gnieźnieńskim Teatrze być na koncercie, podczas którego była ta, bo to była też coś więcej niż płyta składająca się z jakichś tak naprawdę samych w sobie istniejących utworów muzycznych i z tekstami. Także na przykład to jest taka daleka pamięć, ale to było coś, co do tej pory czasami próbuję, bo też mam tą płytę, próbuję sobie przypomnieć i do tego wrócić. No oczywiście cały zestaw z tych zespołów kolorowych, co byśmy nie mówili, szczególnie tu nawet, oczywiście czerwono-czarnych słuchałem, ale Kasia Sobczyk, prawda, która była piękną niewiastą wtedy, i Henryk Fabian i tak dalej, i tak dalej, ale to już tak. Niebiesko-czarni. Henryk Fabian? To nie, te pierwsze, Kasia Sobczyk. To też czerwono-czarni. Tak, Ada Rusowicz to niebiesko-czarni. Nie, tu Podgajny. To tutaj nie dam się zepchnąć do narożnika. Natomiast także tych ABC... Miałem kiedyś właśnie ten nasz zespół, który z Grzesiem Tomczakiem robiliśmy, to kiedyś na przykład grał w Gnieźnieńskim Amfiteatrze Support do Niebiesko-Czarnych i ABC. Wtedy z Haliną Frąckowiak i... Asfaltowe Łąki. Nie, to już później. Ale do dzisiaj tak, ten energetyczny utwór znajdziecie Państwo na YouTubie. Także, ale tutaj chciałbym na przykład, była taka istotna płyta Klan, grupy Klan. Mrowisko. Marek Ałuszewski, Mrowisko. To było też kolejne, bo to była coś więcej niż płyta, bo to była całość, to było pewien taki, no jak wówczas, a poza tym, no, czy tam na przykład utwory z tego, no, stały się też jakieś takie kultowe, chociaż cały czas w sferze innowacyjności tu się poruszamy, z Brzytwą na poziomki. Na przykład.
prawda? Czyli to też jest coś, no ale z drugiej strony no, płyta Ewy Demarczyk, która zupełnie w tej estetyce, o której mówimy, to też ta pierwsza płyta, tak. Prawda? I te właściwie tam były te wszystkie istotne utwory, ich było no, tam kilkanaście, ale jakby mimo tego, że Ewa Demarczyk nadal jest w pamięci muzycznej mojej i pierwszy koncert Ewy też w tymże teatrze, gdzie tam na skrzypcach na przykład Zbigniew Wodecki, fantastycznie, ale nie wiedziałem wtedy, że to jest człowiek, chyba on wtedy jeszcze nie śpiewał i tak dalej, więc to trudno odpowiedzieć na to twoje pytanie, bo to cała... Znaczy powiem, że... ABC przez test, tak. Ale no test był też grupą, która najpierw wydawała się, że jest wtórna, ale nie do końca. No został ten album z Przygodą bez miłości. Tak, także że tego... No... To jest trochę świadome było pytanie z mojej strony, bo jest bardzo wiele takich wydawnictw, o których ty wspominałeś, czyli tak jak ten przebitowy, tak zwane koncept albumy, ale mieliśmy też własne rock opery, że przypomnę właśnie tych niebiesko-czarnych Nagą. No więc... właśnie. I takich wydawnictw, jakbyśmy poszperali, jest bardzo dużo. Wspomnę takie zespoły, o których praktycznie już dzisiaj chyba nikt nie pamięta poza nami. Chochoły, Polanie, no to co, Skiflowa Grupa. No to nie chciałem aż, bo to jak najbardziej, no to w ogóle, no, ale to musimy od razu, to Truba Duży. No też. Bo to wtedy były istotne. No tak. Oczywiście no to co z Janczerskim i tam był taki znakomity człowiek w tym zespole, on grywał na różnych takich instrumentach chyba perkusyjnych, Stefanek. Tak. I on był takim... Barwna postać. Bo to była grupa skiflowa, tak. z Piotrem Janczerskim, ale tam był jednym z takich postaci, który potem wyjechał za granicę i nawet próbował robić przepraszam, karierę solową, to był Jerzy Krzemiński. Także to w ogóle te zespoły, jak dzisiaj się spojrzy, to one grupowały znakomitych muzyków. Tak. Także tutaj oczywiście to był okres, gdzie w przeciwieństwie do obecnego, gdzie praktycznie jest konkurs taki czy inny, czy Eurowizji, czy festiwal taki czy inny, czy wychodzi płyta i praktycznie wychodzi, czy ten festiwal się odbywa i po nim nic nie zostaje w naszej pamięci, prawda? No tu albo zostaje jeden utwór, który pozostał w pamięci, jest w jakiś sposób identyfikowany, chce się do niego wracać, a resztę to przychodzi wykonawca ze... lub ewentualnie skandale związane z festiwalem. Tak. No, ale to no, nie o to nam tutaj chodzi. W tej warto rozmowie. Powiedzieć, że... W każdym razie to tych rzeczywiście płyt no, jest wówczas bardzo... Chociaż ja na przykład miałem fascynację też wtedy i mam chyba do tej pory... Nie wiem, czy to warto teraz powiedzieć, ale no, fakty są faktami. Fascynował mnie też taki człowiek jak Krzysztof Sadowski. Klawisze. Muzyk jazzowy. I on jako jeden z pierwszych poza Niemenem miał organy Hammonda. Tak. I znowu też odwołuję się do różnych koncertów, w których wtedy uczestniczyłem. I między innymi on mnie tym... no jakby tą grą, bo to była, był takim poetą Hammonda, to mnie, mam te wszystkie jego płyty, to zachwycał, to było coś, ale to było właśnie takie też wchodzenie w muzykę jazzową. Tu warto przypomnieć też szczegół z kariery Niemena, to znakomity koncert, ja już nie pamiętam, które to było, Jazz Jamboree, wykonał tam utwór, no można powiedzieć, że rzeczywiście free jazzowy, Katorna, no to też taki eksperyment. A ja dodam ze swojej strony, że Niemen i Nalepa
w sumie stanowili swego rodzaju instytucje, bo przez ich zespoły właśnie też przechodziło masę ludzi, którzy później grali w innych fajnych formacjach. Józef Skrzek. Na przykład tu Józef Skrzek. Jest przykładem takim klasycznym, prawda? To jest nalepa, a później zanim było SBB, jako Silesian Blues Band zostali zaangażowani do Niemena i to jest ten album Volume 1 i 2. Więc to, co na zachodzie na przykład robił Majal. Tu mamy na tej czwartej chyba płycie na Mysłowski. Tak, też grał. Prawda? U Niemena w tej, na Niemena Enigmatic, tak. Gdzie Bema Pamięci Rhapsody. Dokładnie, bardzo często. Zresztą tam kilku innych muzyków jazzowych wykorzystywani się pojawiano. Ale skoro jesteśmy przy klawiszach, to tak Wojtek się już uśmiecha, no to ja myślę, że to twoja domena. Ja ze swojej strony na zachodzie zawsze byłem zafascynowany Rickiem Wakemanem, Keithem Emersonem, czy Lordem, później współtwórcą Deep Purple. Lord tak naprawdę przeniósł tę muzykę poważną, on ją połączył, tak? On ją połączył z rockiem. Ja nie wiem, jak mu to się udało. Tak naprawdę nie wiem, natomiast naprawdę trzeba być wyjątkowym muzykiem, mieć tą wyobraźnię muzyczną, żeby łączyć w ten sposób muzykę poważną z rockiem. Jest to pewnego rodzaju uczta, która nie do każdego przemawia. Są utwory, które za choinkę mi się nie podobają, a są które no, gdzieś tam pozostały. Klawisze Hammonda, no, to jest to coś, tak? To się słyszy. Nie będę porównywał do instrumentów innych firm, ale swego czasu też bez lokowania produktu zainteresowały mnie Rolandy. Też mają dość specyficzną barwę organową i troszkę w innym kształcie muzycznym. Natomiast można bardzo wiele na nich wygrać, tworzyć, łączyć różnego rodzaju muzykę. Lord, jak najbardziej, muzyka poważna z rockiem i to mu się udało. Tu warto powiedzieć jedną rzecz, bo każdy pamięta różnego typu koncerty symfoniczne, Metallica i tak dalej, ale pierwszym koncertem z orkiestrą, jaki był kiedykolwiek zespół rockowy nagrał, to był właśnie koncert na grupę i orkiestrę skomponowany przez Lorda, a zagrany przez Deep Purple. Warto ten zespół pamiętać, a Lord nie tylko tworzył z Deep Purple, bo mamy jego solowe dokonania. Możemy polecić przynajmniej dwie płyty, Sarabanda i suite, bardzo modne w latach 70. suite, czyli utwory bardzo długie, od 15 minut w górę, na tyle, ile się zmieściło na winylu, rzecz jasna. To suite Gemini, czyli bliźniaki. Szczerze mówiąc, wolę Lorda początkującego. Rozumiem. To już rzecz każdego z nas i poszczególnych gustów. Mamy tutaj sporo przed sobą płyt winylowych i CD-ków. Czy waszym zdaniem okładki tych płyt, co prawda płyty winylowe są znowu modne, ale jest to jednak niszowe rozwiązanie, to nie są takie masowe nakłady jak kiedyś, czy one miały znaczenie dla tej muzyki, którą grupa, zespół, wykonawca, wokalista chciał przekazać? Czy były istotne, czy były tylko opakowaniem? Ale waszym zdaniem, rzecz jasna. Znaczy, moim zdaniem miały ogromne znaczenie, bo tak jak cały czas próbuję tutaj to opowiedzieć, to właśnie to było takie działanie, że tak powiem, to teraz powiedzieć, totalne, bo nie tylko muzyka, nie tylko tekst, ale właśnie forma. Poza tym no, to byli ludzie, których później Perfect, czy
potem TSA czy coś, no tych zespołów można by tu tak w miarę upływu czasu, to pamięć się jakby otwiera, ta szuflada z pamięci na przeszłość i to było bardzo dla mnie istotne, prawda? I ta okładka musiała, ja zawsze chciałem, żeby ona coś mi mówiła więcej, nie tylko otwierała tą płytę w sensie takim właśnie estetycznym, ale zaczynało się właśnie od tego, chociaż wiemy, że no, okres PRL-u nie był może taki sprawny, jeżeli chodzi o techniczne możliwości druku, w tym i to, co dzisiaj praktycznie możemy zrobić i osiągnąć jakiś zamysł poprzez komputer, poprzez program komputerowy, to wtedy to były różne rozwiązania, pewnie takie połowiczne, ale jednak no poza tym zwróćcie uwagę, że każda z tych okładek definiuje jakiś etap twórczości, tak jak na przykład jest u Niemena, czy właśnie u Breakoutów, no to ten moment, kiedy się pojawiła ta płyta z tą okładką, gdzie ta Johna Leppa tam z synem Blues Breakout, gdzie było tu, pan Wojtek mówił już o kilka takich utworów, w ogóle ten kierunek na Leppę mi się bardzo wtedy podobał i to było zupełnie nowe otwarcie. Ale też takie zapytanie, co jest w tych tekstach i co powodowało, że on się na to zdecydował, prawda? To też był. I tak jest, także dla mnie nie jest to tylko opakowanie, to jest taka całość. Tak jak wspominałem tutaj o tych kontekstach, to składa się na osobowość, na to, co nazywamy jakimś tam zjawiskiem artystycznym czy artefaktem, tak jak dzisiaj uczeni tam to definiują kulturoznawcy. Ale to prawda. Widzę, że Wojtek chce coś dodać. No ja się oczywiście zgadzam. Okładka jest uzupełnieniem, dopełnieniem tego, co jest w środku. Oprócz tych zwykłych celów marketingowych, które ma spełniać, które rzeczywiście z biegiem rozwoju technologicznego i okładki się rozwijają, tu co pan dyrektor wspominał, ale za każdym razem okładka jest dopełnieniem tego, co jest w środku, nawet tą zwykłą pauzą muzyczną, tak? Ale jest nierozerwalna. Nierozerwalna z danym albumem, płytą, wykonawcą. No ale tu tak jak przyniosłem tu wybrane trzy płytki CD mojego ulubieńca od jakiegoś czasu, którego bardzo późno odkryłem i praktycznie do tej pory jest to twórca, na którego kolejne utwory czekam, to jest Jaromir Nohawica, czeski bard. I tu, jak widać chociażby na przykładzie okładek tych trzech płyt, praktycznie cały czas można grać jego twarzą. To jest taka ciekawa osobowość. Zresztą muszę powiedzieć, jak, jeżeli mogę. Proszę, proszę. To jest, jakbyśmy to w naszej tutaj klasyfikacji polskiej powiedzieli, bard, prawda? To jest facet, który po prostu bierze gitarę i bądź taką niewielką harmonijkę i gra. I praktycznie potrafi wypełnić w takiej hali, nie wiem, jeżeli ktoś w Pradze, w centrum tam na Placu Wacława przebywał, to tam wchodzi się takim bardzo skromnym wejściem przez taki budynek do takiej podziemnej wielkiej hali, właśnie gdzie tu mam taką płytę, zapis z koncertu Jarka Nohawicy, Jarosław Nohawice, bo nie wiem, czy wymieniłem, Jaromir, niektórzy mówią, gdzie on potrafi zgromadzić kilka tysięcy ludzi i praktycznie wychodząc w tym swoim, na ogół takiej koszuli dość flanelowej, i potrafi zachwycać przez 2 godziny, tego się słucha. To jest tylko gitara i tylko ta harmonia, ale i głos. I to jest po prostu
No, kultowy taki zresztą bard, pieśniarz w Czechach. Natomiast ciekawe jest, ja, przecież on, jak widać tu, jego twarz to jest człowiek troszeczkę z zębem czasu już naruszony, czyli nie z tego młodego pokolenia. Ja zupełnie przypadkowo, no jednak trochę czasu minęło, ale jednak to był rok chyba 2001. Jest taki festiwal w Zwierzyńcu, Lato Filmów, i tam była właśnie retrospektywa filmów Petra Zelenki. Jest taki w orandze nawet europejskiej, dramaturg, reżyser, i on zrobił taki właśnie film, Rok Diabła, reżyserował Petr Zelenka. Tu kiedyś miałem przyjemność w teatrze sprowokować, żeby był taki najbardziej znany jego inscenizowany utwór Opowieści o zwyczajnym szaleństwie, debiut Małgosi Bogajewskiej, takiej znanej też reżyserki. I tam właśnie był ten Rok Diabła. My byliśmy zaproszeni z tą opowieścią jako uzupełnienie festiwalu, nasz teatr, i graliśmy tam to, ale właśnie zobaczyłem ten film, a biografia Jaromira Nohawicy jest bardzo skomplikowana. I też ona taka trochę opiera się na zależnościach, czyli przez jakiś czas był człowiekiem, no, który podlegał nałogowi, i potem, i ten film pokazuje odradzanie się tego. To tak jak odradzanie się tego człowieka, prawda, który popada w ten nałóg. Praktycznie już nie może śpiewać, nie może komponować, ale się leczy i wychodzi, i nadal tworzy. Tu niedawno, chyba z 2 lata temu, wyszła taka płyta, złote, jak to się u nas mówi, tak, złote przeboje. Tak. I tu mamy właśnie Kometa, Sarajewo, Tesińska, to są Ikarus, to są Darmodej, to są wszystko utwory, które, no, które się zapamiętuje. Wobec których nie da, nawet jak się, bo śpiewa, wiadomo, oczywiście po czesku, ale nie da się przejść. Na tyle jest silny pomysł muzyczny i ta osobowość, bo tu mówię, no, na skomplikowaną aranżację nie ma miejsca, no bo nie ma tego instrumentarium, a jednak, prawda? Także to myślę, że i to na przykład, te okładki są budowane cały czas przez postać, przez to, co jest istotą tego twórcy, czyli jego osobowość muzyczna, jego niesamowity wprost no, talent. Ale też ilość jego odbiorców, to co pan dyrektor mówił o jego upadkach, polecam ten powstawaniu, film Rok Diabła, bo to... Ma wydźwięk taki, że ludzie potrzebują słuchać ludzi, którzy upadli, którzy sięgnęli tego przysłowiowego dna, a jednak mieli siłę, żeby powstać, iść dalej i przekazywać jakieś tam pewne wartości, i pokazywać, że można z każdego upadku powstać, iść dalej, tworzyć. Tak, ale tu jeszcze w tym, bo to tak... Nie, z bardami jeszcze nie skończyliśmy. Ja tylko chcę powiedzieć, że dla mnie też takim odkryciem bardzo późno jest Marek Dyjak. Tu jest, widzicie Marek państwo. Marek Dyjak to jest szczególnie... Tutaj mamy akurat drugą płytę, ale myślę o tej... Moje Fado. Pierwszej jego płycie Moje Fado. I to też... W ogóle jest niesamowita taka przygoda, jeżeli chodzi, znaczy przynajmniej dla mnie to jest istotne, bo może dla słuchających mniej, gdzie tenże, to był od dawna obecny na tej scenie, oczywiście niszowej, piosenki autorskiej, bard. Ale ja praktycznie dopiero też, będąc na festiwalu z kolei w Lublinie, na konfrontacjach tak zwanych teatralnych, który to festiwal kultowo tam Opryński robi od lat, i tam, no, bywam, a właściwie jestem na każdym. I też taki jest moment,
ten festiwal zawsze trwa kilka dobrych dni. Ogląda się właściwie od rana do wieczora filmy, ale też i są koncerty, tam plenerowe rzeczy. I któregoś dnia właśnie ostatni punkt programu, 22, Teatr Sterwy w Lublinie z kolegą. No idziemy, nie idziemy, bo koncert ma Marek Dyjak. Ja mówię, a kto to w ogóle jest? No i żeby nie przedłużać tej opowieści, poszliśmy. Ja byłem bardzo zmęczony. I nagle wychodzi na scenę Teatru Lubelskiego, Sterwy, taki sobie dość dobrej postury, bez uwłosienia facet. W tej całej postaci było takie wrażenie, przynajmniej ja miałem zawstydzenie, takie odpowiedni układ rąk i tak dalej, spuszczony wzrok. I kapela taka nacechowana też w instrumentarium jazzowa. I on nagle takim siermiężnym głosem wyrzuca bardzo istotny tekst. I to był właśnie Marek Dyjak. I od tego czasu ja zresztą cały czas pozwalam sobie słuchać fragmenty, znaczy utwory zawarte na tej pierwszej płycie moje Fado. I to jest po prostu też, tak jak mówiliście, to nie tylko ta muzyka, ale to jest całość. On jakby śpiewa to, co śpiewa sobą, to jak interpretuje. No tam oczywiście w każdym piosence w realizacji musi być trąbka jako taka definicja. Jak słyszę tą trąbkę, to wiem, że będę słuchał Dyjaka. A też jako anegdotkę tylko powiem, że niedawno przeglądając jakiś swój zasób płytowy, jeżeli chodzi o CD, nagle patrzę, mam taką płytę jeszcze w tych dawniejszych obwolutach płyt CD i tam jest taki jakby taka okładka, ale bardzo amatorsko wykonana. I patrzę, tam jest Marek Dyjak. A to jest płyta, którą pamiętam, czy takie coś, co dostałem kiedyś pracując w teatrze, nie wiem od kogo. I widocznie wtedy już ktoś mi próbował zwrócić uwagę, i odsłuchuję oczywiście zupełnie może bardziej prymitywnych i mniej ciekawych aranżacjach, ale część tej właśnie płyty tam było. A żeby jeszcze uzupełnić jakby przywołanie tego nazwiska, to muszę powiedzieć, że Dyjak to jest też w jego biografii, jest upadek i podniesienie się. I nie będę już tego referował, ale to jest, proszę posłuchać tekstów. Prawda? To jest człowiek, który widać, który śpiewa o tym, czego doświadczył. Jak bardzo upadł i jak jednak przewartościował swój system myślenia. Więc to jest dla mnie kolejna taka osobowość w nurcie piosenki autorskiej, ale w ogóle. I to jakby pokrywa się z tym, o czym wy mówiliście. Tam jest taki, polecam, taki utwór, który jest przez ten cały czas ostatni definicją mojego stanu psychicznego, Złota Ryba. On jest dość taki pesymistyczny, definiuje sytuację człowieka, ale właśnie, no i też znowu, niesamowicie interesujący do zapamiętania aranżacji. Szczególnie ta trąbka, która tam jest wyznacznikiem właściwie całości. A twoi bardowie? Czy nie lubisz? Możesz się spokojnie przyznać, że nie lubisz. Mogę powiedzieć, że nie lubię? Możesz. To jest naturalne. Aha. No z paroma oczywiście utożsamiam się jak najbardziej. Widać, że to muzyk to musi przemyśleć. Nie, jak nie muzyk pochopnie tu wypowiada. Nie, nie, nie. Myślę, że
że odpuścimy. Dobrze. Ja ze swojej strony nie jestem taki oczywisty aż do bólu, ale za Dejaka muszę tutaj publicznie podziękować Darkowi i Monice, bo go odkryłem tutaj, w Zielonej Górze. Wcześniej nie znałem jego twórczości, jak posłuchałem... A komu ty dziękujesz? Myślałem, że mnie podziękujesz. To byłeś drugi. Tak? Tak. Nie, nie wierzę. Więc za to dziękuję. Dejak zresztą był na jednym z festiwali w Kargowej jeszcze, kiedy... To mnie nie było, więc nie miałem okazji po prostu posłuchać, a rzeczywiście parę tygodni temu udało mi się... Nie jest wykluczone, że się pojawi. Tam jest taki fajny klimat. Jak się słucha tej muzyki, to ja mam wrażenie, że jestem w małym klubie jazzowym, mocno zadymionym. Ale zwróć uwagę, że ciebie... wiesz, może dlatego... że te teksty wszystkie to jest taka opowieść człowieka zranionego. Tak. Jeżeli, nie chcę już akurat wyróżnić któregoś z tekstów, ale coś takiego jest, że to jest człowiek, tylko, że upadł, ale też w różnych takich kontekstach naszego życia, że go tam nieźle poturbowano. Ja mam wrażenie, że to jest cecha chyba wszystkich bardów. No ja jestem wychowany na tych klasycznych, od nich się uczyłem. Znaczy w przypadku Dylana to jest trudne określenie. Bard to jest zdecydowanie coś więcej, ale tam też jest mnóstwo upadków. Na mnie szczególne wrażenie robi ten song poświęcony byłej żonie, Sara. To jest chyba zresztą na moim zdaniem najlepszym albumie Dylana, Desire. Ale takim klasycznym bardem, no to oczywiście jest Leonard Cohen, tam leży jego płyta i spełnia te wszystkie cechy, o których mówiliśmy w przypadku Nohawicy. Upadek był, kiedy menadżerka pozbawiła go praktycznie majątku i na starość Leonard Cohen musiał ruszyć w trasę, na której szybko odrobił straty, ale tam również są upadki, szczególnie powiązane z kobietami. Potem, co można powiedzieć, do Dejaka bardzo mi pasuje Tom Waits, spopularyzowany w Polsce przez Kazika Staszewskiego. Warto posłuchać wersji polskiej i wersji angielskiej. No trochę kobiet by się przydało wymienić, Joan Baez chociażby, tam, nie tylko bardowie. Ona miała nawet swój czas w Polsce. Tak, tak, dokładnie. Jest... Kolega Andrzej zapomniał, bo mam tutaj specjalnie płytę, którą mi polecił, Julii Pietruchy, Parsley, posłuchałem i rzeczywiście trafiła do mnie. Bardzo się cieszę, że mogę tu odkrywać pewne nowe tereny muzyczne. To akurat też wiąże się z klimatem tej muzyki, którą śpiewa. Tam też ważne jest, bo to jest jakieś takie trochę folkowe. No, istotą też tych aranżacji tam i w ogóle całości, bo to jest taka moim zdaniem bardzo, szczególnie mówię znowu o tej pierwszej płycie, której ty tu wymieniłeś, bo to jest też takie ciekawe, to jest płyta bodajże wydana w 2016 roku i to jest też ciekawy taka osoba, to jest oczywiście młoda pieśniarka, ale przede wszystkim zaczyna jako aktorka i część Julia Pietrucha zresztą. Zdaje się w tłumaczeniu, tak, to jest Pietrucha, ten Pietruszka. Nie powiem. Tak, bo sprawdzałem przed przyjściem, bo bałem się, że mnie o to zapytasz, a ten tytuł, cóż, czy ma jakieś znaczenie. Natomiast i tak się okazało, że to jest Pietruszka. Czy może to jakieś nawiązanie do nazwiska, jakiś tam diminutivu. Ale to też, bo pojawia się... ta osoba, ta artystka w przeróżnych filmach, bo to jest z wykształcenia aktorka i serialowych, i takich serialowych popularnych, jak na przykład Blondynka, był taki serial chyba w telewizji, paru takich istotniejszych filmów fabularnych i nagle ta płyta do mnie trafiła i to naprawdę... Ja mam taką przywarę, że płyty, pierwsze spotkanie z płytą to zawsze kojarzę z miejscem. Pamiętam, że siedziałem w samochodzie na promie do Świnoujścia i ktoś, nie wiem, czy ktoś mi polecił, nawet nie wiem, czy wtedy nie korzystałem z takiego, jak to mówię, skserowanego, czyli nie z oryginału. I to po prostu mnie zachwyciło, ta aranżacja, ukulele.
to jest to, na czym ta pieśniarka też gra cały czas i to jest istota też, tak jak tu mówiliśmy o trąbce, o harmonii u Jaromira, to tutaj mamy właśnie ukulele. Ukulele. Ale to ciebie na pewno wiedziałem, że chwyci, dlatego że no, to jest klimat, zresztą to wiąże się z jej nagle podróżami. To jest klimat Irlandia, Islandia. To jest to myślenie. Zresztą, jeżeli zobaczysz filmiki z tymi wykonaniami, to to wszystko jest kręcone właśnie tam w tych przestrzeniach tobie bliskich, jak wiem. Więc to jest dla mnie wykonawczyni no, zjawiskowa. I szczególnie właśnie ta pierwsza płyta właściwie to jest pozorna taka, niby wszystko oszczędne, niby mało dynamiczne. Tam nie ma, a to jest taka gawęda, taka opowieść, ale taka ballada. Więc i właściwie na pierwszej płycie tu nie ma tej płyty, ale tak myślę, jest druga. Nie widzę tu w ogóle płyty. Jest tam niestety bardzo. O jest tak. Właśnie. To polecam. To naprawdę bardzo ciekawe, takie nowe zjawisko. Ta płyta mnie urzekła, mogę tak to stwierdzić. I też nawet wracając do tych okładek, też jest tam odpowiednio ukwiecona, bo taki jest styl tej aktorki, jej osobowość, ukwiecona artystka śpiewająca. Więc dla mnie, zresztą dlatego spowodowałem, że bo to też najpierw ta płyta była w takim obiegu dość mało dostępnym, i od razu poprosiłem, korzystając z usługi biblioteki, zaproponuj książkę, ale u nas to chodzi o wszystkie zasoby, i żeby kupić po prostu to, bo jest to, myślę, no, warte zauważenia. Warto też podkreślić, tak jak ja mam takie wrażenie, że jest to też takie, no może nie nawiązanie, nieświadome, ale to mi przypomina okładki płyt, też bardzo, o którym zapomnieliśmy. Tadeusz Woźniak. Moja Lena, czyli moja córka w domu, nauczyła się ekstra śpiewać Zegarmistrz Światła Purpurowy. No, trzeba też zacząć, przepraszam, ale Hej Hanno. To chyba bardziej rytmiczne. Kochany, tu. Pierwsza taka mała płyta, czyli ta czwórka właśnie, która do mnie dotarła. Bo tak mam nawet, miałem taką przyjemność nawet, może to za wielkie słowo, ale poznać dość kiedyś na jubileuszu Leszka Mądzika w Lubinie. Oni się przyjaźnią właśnie, Tadeusza Woźniaka. Ale pierwsza jego płyta to i pierwszy taki, nazwijmy to, rozpoznawalny utwór, Hej Hanno. No tak. A ja mam dziewczynę po słowackiej stronie i tak dalej. To znakomity utwór, bo także, że no, był czas, że to był też artysta rozpoznawalny. Chociaż był, on z tego klimatu niszowego potem jednak stał się taki bardzo rozpoznawalny. Zgadza się. No, ten Zegarmistrz wystarczył. Ale jak tak głęboko grzebiemy, to się też pojawiają się zupełnie nazwy, o których na przykład nie pamiętamy. No, bo teraz mówisz właśnie o tym Woźniaku, tam Opolu. Od razu mi wyjeżdża Homo Homini i Słuchaj, no ty z tej strony rzeki. No, jedna jest płyta. Jest masę takich rzeczy. A jeszcze jakieś twoje asocjacje? Asocjacje Haga w Hirosiewicz. Też, proszę bardzo, jest. Nie, ale nawiążę do tego wielkiego barda, którym oczywiście jak najbardziej jest Cohen i utworu Dance Me. Pamiętam, że to było w wojsku. Grałem w jakimś zespole i przyszedł jakiś tam oficer, który się nami opiekował. Odtworzył nam utwór Cohena Dance Me. Odtworzył nam go dwa razy. Powiedział, że przyjdzie jutro rano i mamy go grać. I myśmy, no, sami muzycy mniej więcej, tyle co zapamiętali, każdy coś tam gdzieś zapamiętał. Myśmy go na drugi dzień zagrali, ten utwór Dance Me temu panu, i dostaliśmy po 5 dni każdy urlopu. Więc ja z tym utworem jestem bardzo emocjonalnie związany, jak najbardziej. Tak, asociacja Haga Frosiewicz.
też byłem od samego początku zafascynowany tym showmanem, jego osobowością, wykonywaniem utworów. Owszem, no, czasami śmiesznych, bawiących, ale też zawsze z jakimś podtekstem, który zmuszał do przemyślenia pewnych rzeczy. Jego doskonałość robienia rewi, stepowania, tak? On zawsze mówił, że wzoruje się na Fredzie Astaire, bo on z tym stepowaniem to zawsze bardzo, bardzo chciał i starał się w utworach ten motyw przemycać, przynajmniej w niektórych tam gdzie się dało. No, szkoda, że niejako odszedł trochę w zapomnienie, spowodowane oczywiście jest to tym, że wybrał taką drogę, a nie inną. Natomiast on zawsze był w moim sercu. Rosiewicz to było wtedy dla mnie coś. Super. A tak powoli zbliżając się do końca naszych różnych rozważań, ten temat już dzisiaj tak bardzo po wierzchu był poruszony. Powiedzcie, mówiąc tak kolokwialnie, czego w dzisiejszej muzyce nie traficie, bo tak naprawdę skupiliśmy się poza drobnymi wyjątkami, rzeczywiście na przełomie lat 60. i 70., kiedy właściwie każdy rok przynosił jakieś dzieło płytowe, płytę, wykonawcę, którzy do dzisiaj znaczą coś w historii muzyki rockowej. Nie mówię rozrywkowej, bo to ten panteon byłby o wiele szerszy. Który z panów? Znaczy, ja odpowiem krótko, niejakość. Niejakość to o czym mówiłem. Bezbarwność. W sposób po prostu, no nie będę wymieniał tu, bo z góry muszę też się usprawiedliwić, że ja słucham muzyki i tej najnowszej, ale dlatego moje jednak upodobania muzyczne nadal pozostały gdzieś tam wśród tych w przeszłości. Wśród tych twórców, wykonawców to jest oczywiście do tego tam jazz, ale to bardziej jako muzyka uczestnictwa, czyli na żywo. Natomiast to, że po prostu jestem, czy słucham gdzieś tej muzyki, czy radio, czy gdzieś jakiś koncert telewizyjny i właściwie potem przechodzę obojętnie. Nic w tym nie ma. Nie ma żadnej oryginalności, czy tego, co jest chyba, czy powoduje, że pamiętamy, prawda? I dlatego moje takie zainteresowanie praktycznie całkowicie przekierowałem na piosenkę autorską, którą zawsze była mi bliska, nasza Basia kochana, stare dobre małżeństwo, to całe, zresztą to co kiedyś stanowiło w moich czasach pracy początkowej na uczelniach, czy też wcześniej jako studenta, to co się mieściło w pojęciu kultura studencka, bo dzisiaj studenci w sposób nieuprawniony używają tego pojęcia, robią jakieś na przykład bachanalia i to jest, i zapraszają na przykład jakiegoś tam zewnętrznego autora, a kiedyś to Dni Kultury Studenckiej to było pokazanie, to była taka alternatywa dla kultury narodowej, oczywiście obojętnie w jakiej przestrzeni, w przestrzeni tworzenia i stąd też właśnie te choć przykładowo, zresztą naturalny sposób, no laureaci na przykład festiwalu, który też kiedyś był mi bliski, piosenki studenckiej w Krakowie, to byli, no bo my nie mówiliśmy na przykład tu o fenomenie Grechuty chociażby, prawda? Chociaż dla mnie też to nie jest fenomen Grechuty, to nie jest korowód. Oczywiście to jest piękne, to jest ważne, to jest uczestnictwo tam pewnych muzyków, tak jak co dla mnie też, co staram się zauważyć, ale to bardziej to jest ta płyta, którą nagrał z grupą Wiem później, prawda? Ty tytuł. Droga za Widnokres. Oczywiście tam
to jest Damgans. Korona potem, te utwory tu, nie, Wolność, to o czym nie ma dzisiaj czasu pewnie mówić. Natomiast później Krzyżykiewicz, prawda, Mirek Krzyżykiewicz, to jest zjawiskowy. Wszyscy ci zresztą wykonawcy byli tutaj w ramach Wielu Nocy Poetów, które w Zielonej Górze się odbywały. Ale to właśnie dlatego jest moja taka ucieczka bądź szukanie przestrzeni w tej piosence, czy tam poetyckiej, czy autorskiej, no to już kwestia definicji, ale to jest taka na przykład aktorka, wokalistka, pieśniarka Dorota Osińska, polecam. To jest prowadzona przez Jurka Satanowskiego. Mogę, zresztą jestem, mam jej też pierwszą płytę znakomitą, Idę. Zresztą ostatnio widziałem ją w zeszłe wakacje w Sopocie, w Teatrze Atelier, gdzie tam zwyczajowo Satanowski prezentuje ten swoją grupę artystów, którymi się opiekuje. I to jest niewielka postać kobiety, krucha, a o takim głosie. I polecam jej płytę właśnie też pierwszą, bo potem nagrałem oczywiście kilka innych, Idę. Znakomity, dynamiczny utwór. Ale to jest, ona mówi o czymś istotnym. Ja słucham i coś z tego zostaje, nie mówiąc o niezłych aranżacjach właśnie Jerzego Satanowskiego, którego też trzeba zauważyć, bo to jest ktoś. A ty dzisiaj czego słuchasz, na czym się koncentrujesz, już mówiąc o bardziej nowszej muzyce, czy jest coś takiego, czy nie ma? Jest, oczywiście, że jest, ale jeszcze chciałbym wrócić do poprzedniego pytania. Rzeczywiście jest brak wyrazistej muzyki, brak tekstu, który przemawia do ciebie. Tego oczywiście nie generalizując, ale tego nie ma. Tego nie ma. Wydaje się, jakoby teraźniejsi artyści śpiewali tylko i wyłącznie dla kasy, śpiewali tylko i wyłącznie, by być celebrytą, by się pokazywać i nic więcej. Nie tak dawno, jak chyba 2 dni temu przesłuchałem, bez wymieniania piosenkarza, przesłuchałem nowy album, płytę wydaną przez niego. Przesłuchałem ją 2 razy. Po godzinie ja nie wiedziałem, o czym on śpiewał, nie potrafiłem zanucić nawet fragmentu jakiegoś utworu. Kompletne, owszem, jest płyta, jest nagrana, wszystko pięknie, ładnie, ale nic nie zostaje w człowieku. To jest najgorsze. To, tak jak pan dyrektor tu wspominał, to w tamtych czasach te utwory jednak wychodziły z serca, wychodziły z tej osoby. Dany piosenkarz chciał coś przekazać. Jak nie tekstem, to swoją osobą, interpretacją, mimiką. A teraz jest tak bardzo, bardzo płytko. Bardzo płytko. To martwi oczywiście. Nie generalizuję, bo nie. Oczywiście każdy też ma prawo do swoich gustów, wyboru swojej muzyki. Natomiast na pewno boli, że bawimy się przy muzyce, która tak naprawdę nie powinna istnieć, a ta, która przedstawia swoją wartość, jest marginalizowana. To jest straszne. To jest straszne, bo to spłyca też nasze człowieczeństwo. Natomiast czego słucham? Tak za bardzo nie mam kiedy, powiem szczerze. Z muzyką mam wspólne tyle, co się przygotowuję do konkretnego grania, a jest to co tydzień, nie będę mówił gdzie, bo czas leci strasznie szybko i nawał różnych obowiązków naprawdę nie pozwala mi zatapiać się w tym. I tak to wygląda. No tak, ja powiem tak. Mi żal jest, że dominuje muzyka
plastikowa, muzyka z komputera. Niewiele jest rzeczy rzeczywiście autentycznych, nowych, ale wciąż jest żywa Metallica, wciąż jest żywy Rammstein, więc polecam gorąco muzykę rockową, bo jednak tam najwięcej się dzieje, tam zawsze było najwięcej buntu, obok faktycznie bardów, bo oni też byli nośnikami takich różnych haseł. I jeżeli państwo się nudzicie, to polecam koncert Metalliki, który oglądałem teraz niedawno z Manchesteru, bardzo dynamiczny, energetyczny, i te teksty niosą coś ze sobą. No ale jak mówił Grochowiec Stanisław, wybitny poeta, bunt się ustatecznia. Taki w jednym z wierszy. Ale to prawda, wystarczy spojrzeć na stan posiadania Rolling Stonesów, Paula McCartneya, czy wspomnianych chłopców. No tak, z ale ten bunt to powinien być wyznacznikiem twórczości młodych, no bo zwyczajowo w każdym życiu bunt się ustatecznie każdego człowieka. Dlatego ja zachęcam do piosenki autorskiej i tu nie mogę sobie odmówić, jeżeli jeszcze mogę, chociaż chyba już długo rozmawiamy. Powoli będziemy kończyć, ale to proszę. Chcę też powiedzieć o takim twórcy, którym już wspominałem, bo Grzegorzu Tomczaku. To jest konsekwentny też pieśniarz, wokalista, pieśniarz chyba, to drugie określenie, piosenki autorskiej, jako że pisuje muzykę i teksty właściwie do wszystkich swoich piosenek. To jest laureat kiedyś konkursu piosenki studenckiej w Krakowie. Takim polecam, ten utwór jest znakomity, fragment pewnego artykułu o Marku Chłasce. Grzegorz Tomczak. Potem wygrał też swego czasu, był taki, kiedy zaistniał oczywiście w nurcie klubu studenckiego, czy tego, co było kiedyś istotnym elementem kultury narodowej, czy kultura studencka. To jakby cały czas jest i był obecny. Wydał kilka płyt, ale też zaistniał właśnie podczas Opola, kiedy tym utworem, którego tytuł już tutaj wspomniałem, i jest to znakomity właśnie bard wrażliwy. Człowiek, który też mam tu przed sobą nie tylko jego płytę z tymi utworami, jak Niebieska Piosenka i tak dalej, ale też płytę, którą nagrał wspólnie z grupą kobiet pieśniarek, bo mówię, że brakuje tu w tym naszym spotkaniu, Anna Treter, Justyna Szafran, Iwona Lorenz. Ktoś, kto przed dwoma chyba laty słuchał jeszcze Trójki, to na liście, nawet pieśniarz śpiewający, człowiek śpiewający poezję z gitarą, jest takim stałym zespołem, ale dość w interpretacjach umiarkowanych, potrafił wprowadzić niektóre swoje utwory na listę Marka Niedźwickiego. I ja nie wiem, czy znacie, polecam też, znakomita to jest pieśniarka i aktorka Iwona Lorenz. W naszej bibliotece już byli dwukrotnie z koncertami, bo nagrali ostatnio dwie płyty, opowieści o kobietach i opowieści o mężczyznach. Natomiast mam tu taką płytę, gdzie właśnie Iwona Lorenz, Justyna Szafran, aktorka teatru Kapitol, znakomicie śpiewa. Zresztą rozpoznawalna w Zielonej Górze. Miłość to za mało, to utwór, ale kończąc ten wątek listy przebojów, to właśnie jeden z utworów Tomczaka i Iwony znalazł się na liście przebojów. Szukałem cię wśród jabłek. Znakomita też ballada o życiu, o tym, co stanowi element naszej osobowości, tożsamości. Także tutaj zresztą publiczność zielonogórska, lubuska i poznańska, bo Grzegorz też występuje w tym nowym składzie kabaretu z Laskowika. Gradam jakieś etiudy i przede wszystkim
muzycznie wspomaga ten kabaret Zenka Laskowicka, to też jest jakaś zupełnie nowy aspekt jego twórczości. Także bardzo wśród wielu nazwisk, o których jeszcze mógłbym powiedzieć, myślę, dla mnie to jest istotne nazwisko. Przez ten przekaz piosenki autorskiej, zbuntowanej, to ja sobie też jeszcze jedną panią przypomniałem, a warto ją przypomnieć. Mianowicie jest to Patti Smith. Niestety nie jest młoda, ale świetnie śpiewa. Jej album sprzed paru lat doskonale brzmi do dzisiaj i nadal jest zbuntowany. Nazywa się Seneca, a na pewno pani wszystkim jest znana z hitu, który się nazywa Because the Night. Także warto grzebać w płytach. Ja muszę powiedzieć jako gospodarz, że te wszystkie płyty, które tutaj wystawiliśmy oprócz płyt pana dyrektora, to są płyty z zasobów Biblioteki Góra Mediów, do której serdecznie zapraszam, jak i do Szklanej Pułapki. Państwo nie widzicie, ale tutaj są ogromne zasoby płyt, audiobooków, więc serdecznie zapraszamy. Na tym będziemy kończyć drugą część fascynacji muzycznych Romana. Ja obiecałem taką jedną rzecz, którą muszę powiedzieć publicznie. Mianowicie, ci, którzy słyszeli moją wersję autorską wykonaną na żywo Kamieni, obiecuję, że jeszcze raz usłyszą. A ja zapraszam już w czerwcu na następny odcinek. Dziękuję moim gościom, panu Andrzejowi oraz panu Wojtkowi. Do usłyszenia. Dziękujemy za zaproszenie.